Nigdy nie jest łatwo awansować, to jest najważniejsza rzecz. Oczywiście, że analizujemy sytuację naszych ligowych rywali. Wiemy, że nie będzie to droga łatwa, natomiast nie podejmujemy nerwowych ruchów z tego względu, że uważamy, że mamy mocny skład jak na warunki pierwszoligowe i będziemy robić wszystko, żeby wykorzystać cały ten sezon, żeby ta nasza sytuacja sportowa skończyła się awansem po sezonie 2025, oczywiście awansem bezpośrednim. Także na pewno czeka nas ciężka praca, natomiast na pewno mamy respekt, jeśli chodzi o naszych przeciwników, szczególnie o Polonię Bydgoszcz, która zbudowała bardzo mocny seniorski skład, ale myślę, że cały czas mamy nasze mocne atuty, które będziemy chcieli wykorzystać w następnym sezonie. Myślę, że możemy rozmawiać już w kontekście następnego sezonu, bo jestem przekonany, że znając determinację Nazara, biorąc pod uwagę jego talent sportowy, myślę, że na pewno będzie najlepszym zawodnikiem U24 w sezonie 2025 na poziomie pierwszej ligi. Będzie naszym bardzo dużym atutem. Natomiast Nazar też musi poukładać pewne rzeczy, bo w tym roku zły wybór pola startowego podczas SGP2 w Szwecji. Myślę, że pozbawił go przedwcześnie szans na złoty medal i ta strata przed ostatnim turniejem do Wiktora Przyjemskiego była zbyt duża. Natomiast myślę, że jest to na pewno zawodnik z potencjałem, żeby bardzo, bardzo wysoko zajść w żużlu i myślę, że z każdym sezonem będzie to udowadniał. Janusz jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że on nie musi nic zagospodarować. On jest świadomy swojego potencjału, my również, więc myślę, że w momencie, kiedy ominą go kontuzje, bo myślę, że niewiele osób też pamięta, że jego okres przygotowawczy ze względu na kontuzję sezonu 2023 był troszeczkę zachwiany i poniekąd moim zdaniem też to przełożyło się na te rzeczy, które wydarzyły się w sezonie 2024 i myślę, że Janusz mimo swojego przede wszystkim wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o sport żużlowy, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o rozgrywki międzynarodowe, więc na pewno będziemy trzymać mocno za niego kciuki. To, jak będzie wyglądać nasza formacja juniorska, to myślę, że dowiemy się najwcześniej w nowym roku. Także my na spokojnie do tego podchodzimy. Wszyscy nasi juniorzy mają ważne kontrakty z Unią Leszno, więc jak finalnie będzie wyglądać ta formacja juniorska, to myślę, że nie dowiemy się wcześniej niż po nowym roku. Myślę, że w ruletkę to my zagraliśmy jako klub w tym roku, bo można powiedzieć, cały światek dziennikarski przypisywał nam tylko dwa nazwiska, Mateja Zagara i Michaela Jensena i myślę, że takich będą kluków jeszcze byśmy spokojnie kilku znaleźli, natomiast potrzeba do tego myślę, że bardzo dużo odwagi i my tą odwagę pokazaliśmy, a będę nam się odwdzięczył świetnym wynikiem w sezonie 2024. Mam przegląd sytuacji i są zawodnicy, którzy potrzebują delikatnej pomocy i pięknie się odwdzięczą wynikami, natomiast to niech pozostanie zagadką i myślę, że rynek transferowy nie jest tak wąski, jak wszyscy go kreują.